zapraszam na kolejny odcinek o tej przyczepie. Jest już o niej zapowiedź i remontu. Tutaj rozszczelnił się tył i zalało łazienkę, więc zabieram się do roboty. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego zalewa te przyczepy, jest właśnie w zapowiedzi powiedziane, więc nie będę tutaj wydłużał tego filmiku i opowiadał o tym. No i do wymiany jest niestety konstrukcja drewniana. Tutaj właściciel powycinał już część i rozebrał całą tą łazienkę. Ja otrzymałem tą przyczepę w takim stanie. No i działam. Zacznę od jeszcze usunięcia podłogi, bo też jak widać jest już w złym stanie. Ustawienia nowej sklejki od góry i od dołu, bo od dołu też są dziury już zgnite. Odbudowuję konstrukcję i od tego trzeba zawsze zacząć. Pamiętajcie, jeżeli jest tak zgnita konstrukcja, bo później nie będzie do czego przymocować na zewnątrz przyczepy listw na nowy uszczelniacz butelowy, bo nie miałyby się czego śrubki trzymać. Jak widać, tutaj one sobie wystają, więc trzeba najpierw zrobić nową konstrukcję, nowe belki i dopiero przykręcić tymi śrubami te listy. Tutaj zaczęło się wszystko w sumie od dachu, bo dach jest skończony w tym miejscu z tyłem przyczepy i tam u góry jest listwa na dachu przykręcona do tej belki, którą też już tutaj część wyciął poprzedni właściciel, i po śrubkach po prostu wchodziła, znaczy pod listwę najpierw wchodziła u góry tam woda i po śrubkach dostawała się w konstrukcję. Działam. Także zobaczycie w tym filmie, jak naprawić konstrukcję i jak odbudować te wnętrze zniszczone przez wodę oraz jak uszczelnić na zewnątrz przyczepę, żeby, chociaż to już jest w poprzednich odcinkach, ale pokażę też z tą cały, zrobię film o tym remoncie od początku do końca, jak to zrobić, jakich użyć materiałów, w jaki sposób to naprawiać. Już na początku jest problem z oknem łazienki, bo odkręciłem siłownik najpierw, odkręciłem te cztery śruby trzymające listwę, w której jest wsadzone okno, ale jest na coś przyklejone, więc delikatnie, żeby nie uszkodzić poszycia, pomału wkładałem tutaj taki przecinak, a teraz będę to nożykiem nacinał, żeby nie spowodować żadnych uszkodzeń poszycia i nie uszkodzić też okna, nie wygiąć aluminiowej listwy lub żeby nie pękło. Walczę. Okno zdjęte, odcięłem listwę od poszycia, teraz będę musiał jakimś sposobem ten klej, na który była przyklejona listwa, usunąć. Myślę, że krążek gumowy na wiertarce da radę, powiem o tym później. No ale dlaczego ściągnąłem to okno, już wam pokażę. Okno od razu zaniosę na opcję, też będę musiał wyczyścić. Pełno tego jest przyklejone. Idziemy do środka. Gdzieś to je położę w bezpiecznym miejscu za chwilę. Ale to najpierw wam pokażę. Tutaj jest wokół konstrukcja też zgnita okna, więc chcę ją wymienić. I do tej belki też się przykręca tą całą listwę, dlatego musiałem zdemontować okno. I ogólnie cała ta ściana, jak widzicie, pracuje, więc tutaj będzie belka po całej długości, żeby nie chodził ten cały płat, bo o, już to widać, ale dość mocno to wszystko pracuje. Działam dalej. Część poszła gumową tą krążkiem, tylko trzeba to robić pewną metodą, czyli od jednej strony krążkiem do drugiej strony i później na koniec, jak już się uzbiera ta cała zebrana część z tego,
tą kulkę, którą wcześniej tam częściowo zeskrobałem, sobie przyklejam. I to, jak się okazało, nie jest klej na szczęście, tylko masa uszczelniająca, więc nie musiałem tutaj jakby przecinakiem tego tłuc. I sobie tą kulką resztę przyklejam i zrywam, odklejam. Zaraz wyczyszczę to jeszcze benzynką i będzie przygotowane na powierzchnię, na położenie nowej masy uszczelniającej. Ja stosuję Sika 710. Także ok, jedno z głowy. Teraz wyjęcie gumy i chyba już przejdę wtedy do środka. Montaż okna też nie jest łatwy. Trzeba wyjąć najpierw tą listwę, która jest w środku w uszczelce, śrubokręcikiem na początku podważając i później wyciągając ją z uszczelki, a później tutaj jeszcze są zszywki i uszczelka jest zszywkami do sąsiadujących tutaj tych belek przymocowana, więc każdą zszywkę, żeby wyjąć tą uszczelkę, trzeba podważyć delikatnie, żeby nie uszkodzić uszczelki i zszywki, jak widać, już są porzewiałe, więc ja mam pistolet na zszywki, wstrzelę nowe zszywki. No i jak te zszywki się powyciąga, to już uszczelka powinna spokojnie sobie tak zejść z tego. No, uszczelka jest wyjęta. Teraz po kolei oddzielam ramę okna, tą drewnianą, od poszycia. Żeby to zrobić, one są przyklejone, te belki, musicie mieć takie urządzenie, szlifierkę wielofunkcyjną, czyli multi-tool, i pomalutku, żeby nie uszkodzić poszycia, chwilę wam pokażę. Belkę a poszycie. Oczywiście nie wszystkie naraz. Ja sobie robię to etapami, czyli usunę tą, wstawię nową i dopiero do niej następną nową, żeby nie stracić wymiarów tego okna dokładnych, żeby później wszystko uszczelka ładnie pasowała. No, jak widać, już tutaj tą górną belkę usunąłem. Mam już przygotowaną też nową. O. Ale zanim ją wstawię tutaj, muszę zakleić mikrodziurki. Zobaczcie, co tu się dzieje. W poszyciu są prześwity. Zaraz wam pokażę jeszcze od drugiej strony. Mnóstwo takich mikrodziurek. Zaraz wam pokażę to jeszcze od zewnątrz. Te dziurki zakleję klejem Sika 521 UV. Teraz akurat latarkę mam włączoną, to tak nie widać. Teraz to widać dobrze, bez latarki. Jakie tu jest sito. No i takie kwiatki właśnie wychodzą w remontach, dlatego te remonty kosztują tak dużo w firmach, które świadczą takie usługi. Ale naprawimy, zakleimy, będzie ok. No i zobaczcie, tym preparatem ładnie obsmarowałem całą tą wewnętrzną stronę poszycia aluminiowego. Tutaj będzie wklejona belka za chwilę, ta szeroka, i idziemy zobaczyć, czy nie ma prześwitów teraz. Światło w środku jest, więc jak będą, to będzie widać. Nie widać żadnych prześwitów. Ładnie wszystko powychodziło. Ja teraz to zbiorę i poszycie znowu będzie szczelne.
ten 521 UV Sika klej jest mega fajny, bo jest skleja wszystko ze wszystkim i na dodatek jest elastyczny. Także nie popęka i nie będzie się dostawała już tutaj woda. Dodatkowo jeszcze na to przyjdzie listwa, która trzyma okno na uszczelniacz butylowy. Już nie klej, tylko uszczelniacz. Pamiętajcie, że takie listwy właśnie, różne elementy, które są demontowalne, przykręcane śrubkami, daje się tylko na uszczelniacz, a nie na klej. A belki od środka wklejam na klej. I to jest ta różnica, że to jest klej Sika 521 UV, a pod listwy i na uszczelnienia wszystkie tego, co będzie uszczelniane, Sika 710. Belka nadokienna wklejona, zaparłem ją starymi elementami konstrukcji, druga u góry już też jest wklejona. Na zewnątrz zebrałem ten klej, który wyszedł tam na poszyciu przez te mikrodziurki. No i zostawiam to tak, żeby sobie schło, a jutro działam dalej. Biorę się za podłogę. O ile konstrukcję ściany robi się, zaczyna się od środka, od zamontażu starych belek i zamontażu nowych, o tyle tutaj, żeby tą wyciąć, trzeba zacząć od zewnątrz. To jest listwa, ta drewniana przypodłogowa, łącząca ścianę z podłogą, więc trzeba najpierw wyjąć, ja już wiem, gdzieś on tu leży, dobra, mam go. Wyjąć trzeba klin z tej listwy, która jest, jak widać, w połowie, powiedzmy, koła, na samym dole ostatnia, najniższa listwa. Najpierw na końcu jest taki bajerek, jego trzeba odkręcić, wyjąć cały list, ten klin i po kolei odkręcać śrubki, które tutaj są w środku, takie, ale niestety niektóre idą. Ślizga się nasadka w środku, więc trzeba niestety przejść do takiego narzędzia. Delikatnie oczywiście spróbować naciąć łebek sam, zrobić w nim rowek i później spróbować wykręcić śrubokrętem płaski. Jeżeli nadal nie idzie, tak jak tutaj na przykład, nie chce się wykręcać, ześlizguje się śrubokręt, bo odpękło, wiecie, ostrość złapie na dole śrubki, część pękła, odleciała, więc trzeba zaszlifować ją całkiem i później odciągając listwę, ona z tej śrubki zeskoczy, zostanie sam wkręt w drewnie, to się go wykręci kombinerkami, jeżeli ściągnie się listwę. Tutaj następna, którą jest problem, i tam pod uszczelniaczem następna. Ściągam tą listwę, bo ona trzyma ogólnie ścianę z podłogą zespola tymi śrubami. I później to ściągam na dole i działam z podłogą od dołu. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Mazowszu. Na A2 zderzyły się 3 busy i osobówka, a mężczyzna... Nieudane. Trzeba było zeszlifować łebek całkowicie. Wielką Brytanię, a tutaj udane. Pasażerowie na lotniskach. Za chwilę faktycznie... Śrubokręt wchodzi i śrubka się wykręca. Płaskie. One są normalnie na gwiazdkowy, ale jak mówię, natnie się świerką, to da się włożyć płaski, znaczy, tak, dobrze, świerką i da się wykręcać. Czyli nieudana, udana, jeszcze jadę z następnym. Śruby, listwy na zewnątrz podkręcane. Jadę dalej z tematem, to zamontuję. Muszę wyciąć tą belkę, bo jest cała zgniła i jak widać nie trzymała już ściany z podłogą. Stawić nową, pod listwę zewnętrzną nowy uszczelniacz, nowe śrubki tutaj i nowy klin, żeby woda się nie dostawała znowu po śrubkach w tą konstrukcję. No i kawałek podłogi jeszcze też będzie do wymiany. I jednej i z drugiej strony tak samo. Czy tej sklejki dolnej, bo jest sklejka dolna, później jest pianka twarda
kilka centymetrów i na górze jest znowu sklejka. Tak wygląda podłoga w tej przyczepie. No dobra, mam tutaj już otwarty narożnik, żeby móc działać dalej. Niestety ta listwa była poprzyklejana. Tutaj u góry musiałem, kurde, się męczyć, żeby ją oderwać. No ale musiałem ją oderwać, bo pod nią były kolejne śrubki trzymające tył z laminatu tył z aluminium bokiem. No i jak widać, jest tutaj już dostęp, czyli tutaj mam do tej belki dojście i do tej belki od dołu tak samo jest już dojście. No to działam, dalej wycinam co zgniłe i później łączę to z powrotem. No jak widzicie, wygląda to już dużo lepiej. Belki są na razie wklejone na Sika 521 UV wycięte do zdrowych i połączone nowe ze zdrowymi. Mam już przygotowane też kawałek płyty, która będzie tutaj, która przykryje to wszystko. Nowa płyta i będzie podłoga jak nowa. Jak ją zamontuję, powiem wam dalej, jak to zrobiłem. No i zobaczcie. Taka zgnita podłoga. Tyle ludzi przeżywa, że angielki, broń Boże, angielki. A tu podłoga naprawiona i spokój na wiele, wiele lat. A do tego potrzeba niewiele narzędzi. Taka szlifireczka, chociaż też można oczywiście ręcznie, bo trzeba wyszlifować powierzchnię przed przyklejeniem z konserwacji, z brudu wszystkiego do czyściutkiego drewna po całym obrzeżu, nałożyć ładnie kleju, oczywiście ja jak do wszystkiego Sika 521 UV na dodatek, więc odporne na warunki atmosferyczne i elastyczna. No i dodatkowo przymocowałem ją z szywkami. Tutaj po środku kolejny rząd i tutaj kolejny rząd. I oczywiście na końcu będzie jeszcze, jak tam belka wklejona wyschnie. A tutaj już jest. I to taki pistolecik, też za 100 parę złotych tam w markecie budowlanym kupione na szywki. Oczywiście jeżeli nie macie i nie chcecie kupować, możecie to przykręcić śrubeczkami. Tylko że śrubki, pamiętajcie, muszą być ze stali nierdzewnej wtedy. Tutaj na razie jest zaparta listewka, ale będzie listwa przypodłogowa na zewnątrz. Tylko muszę wyczyścić cały ten aluminiowy profil po szycie. I dopiero, ale nie na klej, tylko pamiętajcie, elementy przykręcane daje się na uszczelniacz, a nie na klej. Podłoga, wiadomo, jest na klej, bo będzie ten kawałek już niedemontowany na stałe. A listwa, czyli tak, klej 521 UV, uszczelniacz 710. Ja stosuję oba preparaty z firmy Sika i dlatego tutaj na tym kręcu nie dałem, ponieważ tutaj najdzie na to listwa częściowo, ma taki tutaj rant, więc nie chcę, żeby ona się przykleiła mi do podłogi. Będzie to fajnie uszczelniaczem w trakcie przykręcania listwy, przed przykręceniem listwy obsmarowane. I tak samo tutaj, to jeszcze nie jest przykręcone, bo tam mówiłem, belka w środku musi mi wyschnąć, wklejona na ten klej Sika 521 i dopiero wtedy nałożę tutaj Sika 710, bo ten element jest przykręcany, więc też nie można go przykleić na stałe. W razie gdyby kiedyś ktoś gdzieś zahaczył, tutaj już jest na przykład pęknięte, o, i była potrzeba gdzieś dalej rozwalone wymienić ten element, no to nikt nie będzie tego musiał rwać, tylko po prostu odkręci śrubki i od uszczelniacza mu odejdzie, tak? Miałem taki problem właśnie z demontażem tej listwy tutaj, co idzie na końcu, łączy tylną ścianę
z poszyciem, bo ona właśnie była przyklejona, to wcześniej mówiłem, na klej zamiast przykręcona na uszczelniacz tylko butylowy. I się musiałem naprawdę sporo naszarpać, żeby tą listwę zdemontować. I jej nie zniszczyć i nie zniszczyć poszycia. No i później tylko kwestia zabezpieczenia tego odcinka i broń Boże żadnymi biteksami i preparatami do konserwacji podwozi samochodowych, stalowych, bo to nie jest stal, tylko to jest drewno i to ma oddychać. Tutaj na to pójdzie, można zastosować lakier obejce lub pokos lniany, bo to ma zabezpieczać przed wodą, ale mieć też możliwość oddychania. Czyli jak woda gdzieś dostanie się bokami lub od środka, jakaś wilgoć od prysznica, bo to jest pod prysznicem ten kawałek, to w razie czego ma oddychać, ma możliwość ta wilgoć jakoś się wydostać z tej sklejki, żeby ona w trakcie ładnej pogody sobie wyschła, jeżeli się zmoczy. I tyle. Powiedzmy 30 sekund tam podgrzewania i wchodzi, mięciutki się robi normalnie jak guma i wchodzi paznokciem bez żadnych śrubokrętów, słuchajcie. I co ciekawe, 14 mm był stary, a 15 jest ten, więc jakby ktoś się zastanawiał, pasuje wrowki 14 mm, klin 15 mm, bo tutaj są takie fartuszki z dwóch stron i one się poddają fajnie i kolor też jest fajny. Wcześniej była biała, niestety nie do dostania jest ten klin szerokości 15 mm. Wiele miesięcy szukałem. No są na czasie na eBayu, ale cena kosmos, więc kupiłem od razu 200 metrów, bo udało się w Polsce. Teraz biorę się za górę. Od tego się wszystko zaczęło. Od tej listwy i od tych śrubek. Przez nie woda wchodziła do konstrukcji drewnianej, w belkę drewnianą. Po belce sączyło się do innych belek, po ścianach. Ale tak samo tutaj. Słabe było to uszczelnienie, lało się również z tego, zgniły też belki wokół tego okna dachowego, więc zrywam to wszystko, czyszczę i nakładam nowy uszczelniacz Sika 710. Zawsze coś wyniknie niestety, już miałem prawie złożoną łazienkę, a niestety okazało się, że po podłączeniu przewodów do z tyłu do kasety nie działa pompka z płuczki. A więc przy okazji pokażę Wam, jak zrobić, jak coś takiego, jak przestanie Wam działać pompka, to albo pompka jest do wymiany wody, ona jest tutaj w środku pod tym pojemnikiem, w takiej akurat toalecie, bo są jeszcze spompowanym mechanizmem, no to tam żadnej pompki wtedy nie ma. Jak jest z elektryczną pompką do spłuczki, to trzeba wyjąć pojemnik na papier. On tutaj jest osadzony. Przekręcając do góry go wysunąć i pod tym jest pompka przykręcona na jedną śrubkę tutaj do w środku do obudowy. Tutaj widzę, że po rozebraniu, że przewód jest rozłączony był, dlatego pompka nie działała, więc go połączę ponownie i oczywiście z koszulkami termokurczliwymi i zobaczymy i zrobię test ponownie, podłączając ją tam do instalacji przyczepki.
tutaj się jeszcze okazało, że nie tylko przewód tam przy pompce był odłączony, ale też tutaj przy mechanizmie, który pracuje jak się otwiera lub zamyka spust nieczystości do kasety. Tutaj jak widać kabelek się oderwał i trzeba go połączyć. Może wtedy dopiero będzie działała. Żeby to rozkręcić, trzeba odkręcić śrubki od tyłu. Tutaj wszystkie, cały ten rząd i z przodu tutaj te pomiędzy tymi blachami. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bodajże. Wtedy oddziela się to od blachy, bo blacha zasłania cały ten mechanizm, wtedy nie byłoby do niego dojścia. To nie próbujcie odkręcać tutaj od dołu, od strony kasety, tylko od tyłu całej toalety. Z takimi wnękami są wycięcia i te śrubki. Udało się. Tutaj jeszcze w środku jest bezpiecznik, zobaczcie. Także najpierw należy zacząć od bezpiecznika, a żeby do niego dojść, trzeba wyjąć kasetę tą. I on jest tutaj od dołu w tym mechanizmie, który akurat otwiera spuszczkę. No i udało się, działa, tylko że spuszczka też, tutaj taka uwaga, działa dopiero jak kaseta jest włożona, czyli jak teraz kasety nie ma włożonej, bo tu jest taki włącznik, jak się wsuwa kasetę, nie wiem czy go widać, tutaj o, to ja palcem go przycisnę. I teraz nacisnę spuszczkę i działa. A jak kaseta nie jest włożona, to spuszczka nie działa. No żeby oczywiście wody nie wylewało gdzieś tutaj przez przypadek, nie? No i tyle, zrobiona. Na szczęście po połączeniu jeszcze tamtego kabelka mogę składać. A pokazałem to teraz, bo też bez sensu jest skręcać wszystkie śruby, to co mówiłem z tyłu, które są, gdzie one są, tutaj te cztery i później tutaj te kolejne. Tutaj będziecie składać, też zwróćcie uwagę, że ten wskaźnik zapełnienia musi wejść w swoje miejsce, dwa takie bolce, otworki muszą wskoczyć, żeby to dobrze było połączone i skręcone. O, teraz będzie widać, widzicie? One muszą wejść w te otworki i dopiero jak tutaj się to trafi, to można to połączyć ze sobą tymi śrubkami. I kaseta zaraz będzie złożona i będę kończył łazienkę, którą remontowałem. Składał to wszystko. Jak wymieniłem kantówki, mogłem już przymocować listwy na zewnątrz, bo było do czego przykręcić na nowy uszczelniacz botylowy i zająłem się środkiem. Tutaj już mam zakryte sklejką wodoodporną, a z tej strony już nawet potapetowane. Sufit też już jest od nowa sklejką obłożony, też oczywiście była cała konstrukcja nowa. I tapetuję do końca. Ta ściana na końcu, tam gdzie widać styropian, nie będzie zakrywana, bo tam będzie panel góry, szafka z lustrem, później panel prysznicowy i toaleta z kasetą WCA. Tak rozwiązałem problem z lampkami w szafce łazienki, bo te się już rozpadały, nie świeciły. Jeśli nie możecie znaleźć takich, możecie zastosować przeznaczone do domu z regulowanym kątem świecenia. Taki włącznik podświetlany wmontowałem tutaj, żeby było widać go w nocy, jak się wchodzi do ciemnej łazienki, wciskam i lampki świecą. Bardzo prosty zabieg. Żarówki 12 V w tych halogenach są takie dostępne w marketach budowlanych lub w sklepach z oświetleniem. I temat załatwiony. Ładne nowe halogeny zamiast starych.